A lo largo del año escolar, w szkole nie tylko zdobywamy wiedzę, ale i kształtujemy swój charakter. Jeśli teraz nauczymy się rozwiązywać problemy, nie zabłądzimy w labiryncie dorosłego życia. Rafa Garafon przy wyspie Mujeres. Zaczekajcie. Chłopaki? Wynudziła się. Świetna zabawa w miejscu, gdzie średnia wieku wynosi 75 lat. Tyle rozrywek. Noszenie legwana. Pozowanie. Jazda konna. Pewnie wstawali o 6 i zbierali małże. Co w tym złego? Wolałbyś być tam niż w Cancun? Tak, bo w Cancun są takie bezmózgi jak ty. Spokojnie. Przestańcie. Kłamczucha. Jadę do Los Cabos. Wystarczy. Trochę mi jej żal. Żartujesz? Co to? Jaki jest najlepszy klub w Penita de Haltemba? No jaki? Klub Legwan. Przesuń się, sfilmuję to. Zrobię reportaż. O najgorszych miejscach, w których ludzie spędzają urlop. Przejdź na bok. Oglądamy zdjęcia z państwa wakacji. Dość. Kto to zrobił? Chcę powiedzieć tej osobie... Dziękuję. Pięknie pan wygląda. Z Legwanem. Odsłoń. Pilar, Galia i ja świetnie się bawiliśmy. Z Haltemba pochodzą nasze rodziny. Pilar wstawała o 6 i doiła krowy. I jeszcze raz dziękuję. Twoje zdjęcia. Wzięła je na pamiątkę. Powiesi w pokoju. Są naprawdę świetne. Ładnie pan wyszedł. Bardzo dziękuję. Zbierali państwo małże? Pilar zbierała. Wczesnym rankiem. Galia jeździła konno. Śliczne zdjęcia. Gdzie to było? Pójdę już. Tak, trzymać. Wstawała o 6. Doiła krowy i zbierała małże. Co to? Dzieje się coś dziwnego. Co to takiego? Niesamowite. Upiorny widok.
Racja. Idiotki. Kretynki. Jaka byłam głupia. Próbowałam się zmienić. Chciałam być lubiana. Starałam się. A one wbiły mi nóż w plecy. Idiotki. Najpierw policzę się z grubą. Później z puszczalską Vico. I z głupią Sol. Stupida de Sol! Nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Tienen una idea de con quién se metieron. Nauczycielka literatury to wariatka. Zadała z 15 wypracowań. Czym się przejmujesz? Pomożesz mi? Jasne. Podrzuć temat. Cześć. Dasz mi napój? Chwileczkę. Skończyły się, przyniosę z lodówki. Lubicie. Startujesz do niej? Masz mnie za wariata? Przekażcie Anicie, że zapłacę później. Nie mam drobnych. Zapłacę za ciebie. Naprawdę? Super, dzięki. Napój. Płacę za siebie i za Sol. Ty lataj za wiedźmą. Ja zajmę się ślicznotką. Nie masz szans. A ty? Gdybym chciał, jadłaby mi z ręki. Taki jesteś mocny, a podrywasz najbrzydszą? Załóżmy się. Zdobędę Sol prędzej niż ty. Przegrasz z Kretesem. Zakład? Skoro nalegasz. W porządku. Przepraszam, że skłamałam. Ale gdybym powiedziała, że jadę do Penita de Haltemba, byłabym spalona. Zdenerwowałam się. Ale już mi przeszło. Wyluzuj. Dzięki. Tam było super. Konie mają pchły? Skąd? To piękne miejsce. Boję się pcheł. Przez Robertę cały tydzień musimy siedzieć po lekcjach. Nie szkodzi. Może Sol zwróci na mnie uwagę. Zamknij się wreszcie. Wiecie, kto będzie nas uczył matmy? Jędza Bobabo. Szajbuska. We własnej osobie. Dzień dobry. Jestem Gonzalo Miranda, nauczyciel matematyki. Marnuje się. Powinien być modelem. Jak się nazywasz? Sol de la Riva. Nie odzywaj się, dopóki nie poproszę. A jeśli już mówisz, to mów głośno. Powiedziałam koleżance, że powinien pan być modelem. Wystarczy. Dziękuję, ale wolę uczyć. Może mnie.